Przejechali kilkaset kilometrów, żeby pomóc chorej dziewczynce. Strażacy z Szatków skoczyli na rowery i przemierzyli całą Polskę, by nagłośnić zbiórkę pieniędzy dla potrzebującej Kingi. Dziewczynka choruje na androgrypozę i od zawsze porusza się na wózku. Niedawno pojawiło się światełko w tunelu, bo Kinga ma szansę zacząć chodzić. Często jak jedziemy do akcji czy na inny wyjazd, to myślimy o tym, żeby pomagać ludziom, a przede wszystkim Kindze. To, że jest wspaniałym dzieckiem. No cieszymy się, cieszymy, no pomaganie jest fajne. Moją pasją i Tomka są rowery. Moim planem było przyjechanie z Szatku do Zakopanego 24 godziny. I przy okazji wpadliśmy na taki fajny pomysł, że to będzie bardzo medialne i dużo osób będzie nas podziwiało. Dzięki temu możemy pomóc nagłośnić zbiórkę dla Kingi. Kingę znamy tutaj bardzo dobrze, jest mieszkany u nas na wsi. Tata tak samo jest naszym druhem w naszej jednostce, więc bardzo dobrze się znamy i stwierdziliśmy, że pomożemy. Kinga już od urodzenia choruje na artrogrypozę, to jest poważna choroba. Nie zgina przez to kolan, nie może stanąć, nie może sama się umyć. No, dużo trzeba jej na co dzień pomagać, razem z mężem i musimy dużo pomagać. Mamy tutaj dużo dobrych sąsiadów, którzy chcą pomóc i fajne to jest właśnie, jeden drugiemu zawsze sąsiedzka pomoc jest potrzebna na tak właśnie na wsi. Dziewczynka w swoim krótkim życiu przeszła już 13 poważnych operacji, m.in. stóp, kolan, bioder, kości udowych czy piszczeli. Po ostatniej operacji rodzice usłyszeli, że lekarze nie mają już pomysłu na dalsze leczenie Kingi. Sądzili, że Kinga będzie skazana do końca życia na poruszanie się na wózku inwalidzkim. W lutym dziewczynka trafiła na konsultację do doktora Davida Feldmana ze Stanów Zjednoczonych. Po zbadaniu małej pacjentki doktor uznał, że można przeprowadzić operację, dzięki której córka będzie samodzielnie chodzić i poradzi sobie bez niczyjej pomocy. Koszt zabiegu to ponad 230 tysięcy złotych. Piotrek, pamiętasz, jak w naszych głowach narodził się pomysł, żeby pomóc Kindze? Żeby przejechać całą Polskę przez 48 godzin. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że damy radę, ale dzięki pomocy wszystkim udało nam się stworzyć tak piękne wydarzenie i ukończyć je z pełnym sukcesem 46 godzin. I fajnie są chłopacy, ale o tej akcji to dopiero się dowiedzieliśmy, no niedługo przed tą akcją właśnie się dowiedzieliśmy, że oni chcą, przyszli tutaj do mnie, najpierw zadzwonił Piotrek i zadzwonił właśnie i mówi, mamy taką akcję, czy się na to zgadzamy, nie? No, byłem trochę w szoku, nie, że oni chcą tyle kilometrów w ogóle na rowerach przejechać. No ale mówię, no jak chcą, no to ja nie będę im w tym przeszkadzał, tylko jak będę mógł, to będę im w tym pomagał. Nie? Przed samym wyjazdem bardzo dużo osób chciało nam pomóc. Już podczas naszego startu w Szatku, w tym naszym pierwszym challenge'u, bardzo dużo osób przyjechało, bardzo dużo osób nam zmotywowało, dawało nam motywację do pokonania naszej trasy. Najbardziej zaskoczyła mnie otwartość mieszkańców tej okolicznej naszej miejscowości na pomoc dla Kingi tak naprawdę, bo każdy wpłacił tą symboliczną złotówkę. No i do tej pory zbieraliśmy połowę kwoty potrzebnej dla Kingi. No to jest piękne uczucie, kiedy cała miejscowość pomaga jednej dziewczynce. No i razem możemy przenosić góry. Uznaliśmy,
mówiliśmy, że w trakcie będziemy cały czas jakby na bieżąco ludziom pokazywać to, gdzie jesteśmy na bieżąco, co robimy, ile zostało nam do końca, jaki mamy czas, jak zbiórka idzie, ile, jakie są postępy zbiórki. No i fajnie, bo ludzie to na bieżąco dostępniali, poszło by to w całą Polskę. Oni jechali, tak, ale musieli już tu drodze postoje, zapewne na jakieś posiłki. Przybywaliśmy noclegów na linii startu, na linii mety. Tutaj w Szatku też zorganizować całe to przedsięwzięcie, wydarzenie. Słyszeliśmy z granicy niemieckiej w miejscowości Tuklice. Pani wójt nas pięknie ugościła, tam gdzieśmy wystartowali. Połowę trasy zaplanowaliśmy, że to będzie pobyt w Szatku. Tutaj mieliśmy dłuższą przerwę, 4-godzinną na krótki sen. Mieliśmy dużo wspaniałych okazji do poznania strażaków w całej Polski. No to były piękne momenty, jak sobie przypomnę teraz, się serce raduje. Dzięki tym naszym wszystkim akcjom udało nam się już zbierać ponad połowa całej kwoty, więc jesteśmy pod wielkim, wielkim wrażeniem i będziemy dalej działać i uzbieramy całą kwotę. Nie sądziłam, że w ogóle nam się połowę uda zbierać. Ale na szczęście dzięki takim wspaniałym ludziom, co mają dobre serca, co nam pomagają i wspierają i psychicznie, i finansowo, no jest szansa, że Kinga stanie na tym. Jak teraz jadę do Szatku, to czasami to kilka godzin mi to zajmuje, bo każdy mi zadaje różne pytania. Pytają się właśnie, jak ta zbiórka idzie, czy idzie to wszystko do przodu i tak dalej, kiedy będzie już operacja. Każdy jest ciekawy i dużo pytań właśnie zadaje. Takie coś jest bardzo pozytywne i my mamy wtedy chęci do pracy i jest inne to życie właśnie. No i Kinga też ma chęci do rehabilitacji. Sama przychodzi tutaj do pokoju, otworzy swój zeszycik i notuje, jakie ćwiczenia wykonała i widzę, że bardzo chętnie teraz do tego podchodzi i chce wzmocnić sobie te mięśnie. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że jest szansa na to, że może sama sobie później poradzić bez naszej pomocy. Teraz będzie operacja biodra i kolan, no i jest szansa, że stanie na te nogi i jak ona sobie tam wymarzyła, że pójdzie po to świadectwo w 8 klasie. Października, kolejny challenge. Lecimy tym razem z Zakopanego do Szatku, aby znowu nagłośnić akcję dla Kingi, również rowerami. No na pewno jeszcze zrobimy duży szum na całą Polskę. Dołączymy się dwie ekipy z granicy niemieckiej, miejscowość Tuklice i z granicy białoruskiej, też ekipa słowatycze. Nasz wspaniały klub szatkobiegaczy pobiegnie z nadmorza do Szatku, więc tworzymy piękny kompas dla Kingi. Kingę postawimy na nogi, postaramy się przeprowadzić ją po okolicznych miejscowościach, aby poznała te zakątki naszej miejscowości od innej strony. My tak myślimy, że kiedyś pojedziemy w trójkę na rowerach i chłopaków jeszcze zaprosimy do tego i dziewczyny i będziemy jechać całą grupą. Pozdrawiam!